Witam bardzo serdecznie samorządowców, tutaj na czele z panem starostą powiatu tomaszewskiego, panem Mariuszem Węgrzynowskim. Widziałem, jest z nami radny Rady Powiatu, pan Leon Karwat. Witam bardzo serdecznie, Leonie. Bardzo serdecznie chciałbym powitać. Witam kierownika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim, Włodzimierza Justyna, a jednocześnie radnego Rady Powiatu. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu staroście, panu Mariuszowi Węgrzynowskiemu, że służby starostwa stanęły na wysokości zadania, że pomagały, że tutaj pan starosta też wspierał mnie w realizacji tego przedsięwzięcia. Także bardzo się cieszę, panie starosto, że tak szybko i sprawnie załatwiliśmy te papiery, że byliśmy bardzo szybko gotowi też do przetargu. Także wielkie słowa podziękowania i chciałbym też przekazać tutaj statuetkę. Zapraszam jeszcze państwa radnych, pana Leona Karwata oraz pana Włodzimierza Justynę. Zapraszam tutaj na scenę. Dla państwa radnych mamy na pamiątkę również podziękowania. Panie wójcie, szanowni państwo, gmina Rzeczyca w ostatnich latach zmienia się i to nie tylko ten wyjątkowy, wspaniały budynek, czego gratuluję tutaj panu wójtowi, ale to, co jest ważne, na co też zwrócił uwagę pan senator, gratuluję przede wszystkim mieszkańcom, bo to jest obiekt, który mieści w sobie te wszystkie sprawy, można powiedzieć, przenośni, nie tylko jedna instytucja związana z Urzędem Gminy, ale pozostałe, które będą służyć kompleksowo mieszkańcom gminy Rzeczyca. To, co jest ważne, to, co jest istotne, drodzy państwo, rekordowe wyzwania, jeśli chodzi o drogi, w przypadku tutaj samorządu powiatowego. I to są miliony złotych, które są inwestowane. W większości przypadków są to nasze pieniądze powiatowe, ale również są inwestycje we współpracy razem z panem wójtem, za to serdecznie dziękujemy, bo mówimy o drogach powiatowych, jak i również środki z Urzędu Marszałkowskiego. Także serdecznie dziękuję państwu radnym, bo również taka inwestycja była, wspólny montaż finansowy trzech samorządów. Gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski, pięknieje dzięki tej inwestycji, dzięki innym inwestycjom. I to, co jest, proszę państwa, istotne, ważne. Dobra współpraca pomiędzy samorządem powiatowym a panem wójtem, to daje konkretną jakość, jeśli chodzi o te wszystkie działania związane z ziemią tomaszowską. Panie wójcie, jeszcze raz serdecznie gratuluję, a tutaj chcieliśmy wspólnie, zaraz oddam kolegom jeszcze głos, ofiarować takie prezenty. Momencik. Przytrzymaj. O. Drodzy państwo, to jest obraz Matki Bożej w jej wizerunku Niepokalanego Serca. Powiat tomaszowski w roku 2016 został zawierzony Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. I tutaj przekazujemy właśnie taki obraz panu wójtowi, żeby można było zawiesić w siedzibie tego nowego budynku. Mam nadzieję, że księża poświęcą, prawda? To będzie wspaniała sprawa i niech Matka Boża opiekuje się mieszkańcami gminy, niech czuwa nad tymi wszystkimi trudnymi sprawami. Również przekazujemy figurkę świętego Antoniego. Święty Antoni jest zarówno patronem miasta Tomaszowa Mazowieckiego, jak i również powiatu tomaszowskiego. I w tym wyjątkowym 2016 roku zarówno Rada Miejska, jak i Rada Powiatu podjęły taką decyzję, żeby ten święty był patronem całego powiatu, w tym również gminy Rzeczyca. Także niech ci wyjątkowi patroni czuwają nad gminą Rzeczyca, niech te wszystkie sprawy, które są
często bardzo trudne, jak tutaj słyszeliśmy nawet przy tej budowie, po prostu pomagają załatwiać pozytywnie. Także ja ze swojej strony życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy, proszę Państwa, mogli równie tutaj, że tak powiem, spotykać się na takich uroczystościach, gdzie będziemy informować o wspólnych działaniach, ale również o tym wszystkim, co dobrego dzieje się na poziomie gminy Rzeszyca. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Wszystko to, co ważne, piękne, wypowiedział Pan Starosta. Ale wcześniej, Szanowni Państwo, padły też bardzo ważne słowa. Ten urząd jest nowoczesny. Ten budynek jest piękny. Panie Wójcie, a ja dodam jeszcze coś takiego. Jeżeli ten dom będzie miał duszę, to Pan Wójt zresztą sobie super poradzi. Dziękuję bardzo. Hispania sei tu la bella, regina sei tu l'amor. Tutti mi dicono stella, stella il vivo splendor. Hispania sei tu la bella, regina sei tu l'amor. Tutti mi dicono stella, stella il vivo splendor.